zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. No, jest, no, no. Witamy w, w programie Stan kadry po meczu jakże szokującym, jakże fantastycznym. Polska przegrała z Holandią 0-2. Nie no, gówno straszne, ale trzeba przyjść do roboty i o tym pogadać. Bo za to nam ostatecznie płacą. A dzisiaj w składzie Marcin Burkhardt. Witam. Wydaje mi się, że jakbyś grał na środku pola zamiast tego, to by było lepiej. Aj, no nie będę tego komentował, tak. Nie wypada mi z racji tego, że, że też byłem kiedyś reprezentantem Polski. Ale jakby było gorzej, to byś powiedział, że by było <laughs> Szymon Janczyk. Dzień dobry. Mateusz Rakuszewski. Dzień dobry. Byłem na kilku meczach kts i nie zgodziłbym się. <laughs> Ale Marcin teraz chyba cofnięty. A nie ta pozycja, wiesz? Do... A nie, Marcin na trybunach siedział. Ja teraz ty trybunach. byłeś gorszy od tego gościa, który grał? Od którego? No, no, no tam nie wiem, kto tam na wszystko grał. E, ja też nie wiem. E, pan... Bo Urbański. Lubański? Urbański. Lubański. Od lubańskiego. To ja nie, ja nie wiem, w jakiej tej formie jesteś, naprawdę. W życiowej, sej, w życiowej w Czy tam dzisiaj o 20 możemy Cię zobaczyć? Zapraszam, tak, będę komentował, więc spokojnie zapraszam. A będziesz na komentował, może, tak? możesz być no. tak. O 20 na, na hutniku. Dobra, tak. się dzisiaj na hutnik, my może przyjedziemy też. Zapraszamy Cię na KTS, może będzie lepszy mecz niż z Holandią, a przynajmniej jedna drużyna będzie, kto yy, grać, nasza drużyna. Bo wczoraj nasza nie grała. Panowie, mam coraz większe wrażenie, że jedziemy na ten mundial po cud, to znaczy łudzimy się, że w końcu. Coś się przestawi, coś odpali i może wygramy pierwszy mecz a potem jakoś pójdzie, ale większego planu i sensu to w tym nie widzę. Nie przypominam sobie wielkiej imprezy, na którą jechaliśmy z innym nastawieniem, więc w sumie Nie, no właśnie nie, nie. właśnie było kiedyś, była mega pompka. Przed Mundialem 2018 To 2016. Bez, bez podstawna bardziej pompka. To nie wynikało z tego, no że tak, byliśmy tak ale mocni, Sytuacja jest inna. Zawsze znaczy, po euro myślę, że byliśmy wtedy na tyle mocniej wyszliśmy z grupy na euro, że, że mogliśmy liczyć, że będą to Mistrzostwa Świata dla nas pierwsze od, od niepamiętnych czasów, kiedy wyjdziemy z grupy. Tak? Tylko ale przed, przed samym Mundialem jakby to się zaczęło trochę walić i te, i tak. te eksperymenty Adama nawałki wtedy nam trochę. Ym, Studziły nasze nadzieje, tak bym to określił. To znaczy, nie wiem, dlaczego mówisz to w takim trybie, że ty masz wrażenie, że dochodzisz do takiego wniosku, no bo wydaje mi się, że od momentu, kiedy. Paulo Souza zrezygnował ze stanowiska selekcjonera, i przez miesiąc szukaliśmy innego trenera, który to weźmie. Było wiadomo, że jeśli pojedziemy na Mistrzostwa Świata, no to, no to pojedziemy po to, żeby, nie wiem, wymęczyć tam cztery punkty i zobaczyć, czy to da wyjście z grupy, czy nie da. No, oczywiście były różne momenty. Był moment taki, w którym dowiedzieliśmy się, z kim zagramy i tak dalej, ale no tutaj. Ja bym nie od początku nie spodziewam się niczego innego. Trzeba docenić po prostu to, że jedziemy na Mistrzostwa Świata, że przeżyjemy trzy, najpewniej trzy, yy, trzy mecze. Może to będzie powód do frustracji, może nie, ale, yy, ale no nie, nie znaczy bardzo irytuje mnie takie gadanie, że po co my tam w ogóle jedziemy. No, po to jedziemy, żeby sprawdzić, jak dużo nam brakuje, na jakim etapie jesteśmy, a na, jesteśmy w lesie, żeby nie powiedzieć, że w dupie. No tak, ale mi chodziło o to, że wydawało się, że może te sześć meczów w Ligi Narodów będą jakąś nadzieją, że będziemy się z każdym meczem rozwijać, a my się, mam wrażenie, zwijamy. Ja nie wiem, mnie się nie wydawało, że, graliśmy, że się rozwiniemy w tym czasie. No graliśmy z Belgią i z Holandią, takich rywali wylosowaliśmy, więc też było z góry wiadomo, że to nie będą mecze, w których pokażemy jakiś wielki pod. No tak, ale przed nie z Ładką, tego, który potrafi grać z lepszymi. No bo może tak, ale wiesz, no, mamy też zespół zawodników ofensywnych, którzy grają w bardzo dobrych klubach, tak? Mówimy tutaj o Lewym, o, o Zielińskim. Trener Michniewicz nie widzę, że chce gdzieś tutaj grać z tym większym wysokim prysynkiem czasami, ale to nie, jest, to nie jest to, co my potrafimy grać. Tak? I te lewy, zielu, bo tak wczoraj widziałem, nawet frustrowali się, że, że gdzieś nie ma tego do skoku, tutaj od obrońców i, i z tym mamy problem. I na pewno gdzieś tam jest problem między tymi zawodnikami top, tak? którzy chcą grać do przodu, chcą, chcą gdzieś wysokim prystynkiem zdobywać, a tymi, którzy grają w innych klubach, gdzie, gdzie tego nie stosują. Tak? I, i w każdym jest to ciężko przemyśleć, a tak myślę rola ta selekcjonera, ciężko jest to tak zbudować i wypracować takie automatyzmy, nie wiem, w przeciągu, no nie wiem ile masz, pięć treningów, trzy treningi. Mhm. I to jest, to jest bardzo długotrwały proces. Nawet u nas w klubach, jak patrzysz po klasie, no to, to trenerzy nie potrafią tego, będąc codziennie z y, zawodnikami. Na treningach wypracować. Czy jeśli na mundialu będzie OK, no to powiesz o, o tym samym, co dzisiaj mówisz, że się nie rozwijamy, że to był jakiś etap tego procesu, że, że musieliśmy najpierw przegrać swoje mecze. Ja tutaj sobie szukam punktów odniesienia i szukam ich w tej najnowszej historii, mianowicie w tym, jak zaczynali poprzedni trenerzy reprezentacji polskiej i jak sobie popatrzymy na Jerzego Brzęczka, to były cztery mecze w Lidze Narodów. Mieliśmy wtedy Włochów i, i Portugalczyków i dwa mecze towarzyskie bodajże z Czechami i z Irlandią. Nie było ani jednego zwycięstwa. Jerzy Brzęczek wygrał swój pierwszy mecz w siódmym spotkaniu, czyli to było pierwsze spotkanie w eliminacjach do mistrzostw Europy z Austrią, czyli tam było chyba jedno zwycięstwo, tak, trzy remisy łącznie i trzy porażki. No To jest taki bilans słaby, ale porównywalny z tym, co, co ma Czesław Michniewicz, bo on ma dwa zwycięstwa, Paulo Sousa spośród pierwszych siedmiu meczów wygrał jeden, wygrał tylko mecz z Andorą i to, w to się wliczają i mecze w eliminacjach do Mistrzostw Świata, w to się wliczają i mecze towarzyskie przed Euro i mecze z Euro, dwa mecze z Euro ze Słowacją i z Hiszpanią, także pod względem wynikowym, jeśli chodzi o tę kadencję Czesława Michniewicza, który na razie wygrał dwa mecze i to wygrał ze Szwecją i, i z Walią i zremisował z Holandią tak i zremisował ze Szkocją, Trzeba powiedzieć, że jest najlepiej, jeśli chodzi o tych trzech ostatnich selekcjonerów. Mówię tutaj tylko pod względem wynikowym, żebyśmy, żebyśmy zaraz nie mieli jakiegoś sztormu i mówienia o tym, że bronimy Czesławom ich bo to są fakty. tak? Czy, a, a o tym, czy my się rozwijamy, czy nie, dowiemy się tak naprawdę za dwa miesiące. No dobra, ale mi chodzi, porównuję sobie mecz do meczu. Ja nigdy nie wiem, jak ta reprezentacja zagra. To, to wydaje mi się, że to się losuje. Znaczy, no Trochę się musi losować, bo jak sobie popatrzysz na ten mecz eliminacyjny ze Szwecją, to wymienimy zawodników, którzy zagrali wtedy w środku pola, który sobie Czesław Michniewicz wybrał na najważniejsze starcie swojej kadencji. Krystian Bielik, Jacek Góralski, Jakub Moder. Środek pola, formacja, może Marcin potwierdzi, może nie, która decyduje często o obliczu zespołu. Tych trzech zawodników nie ma ze względu na kontuzję. Znaczy, to było widać nawet wczoraj w meczu. więc, więc tutaj... trzeba, trzeba szukać kolejnych tak? i szukać Czesław Michniewicz, ale no ten wybór jest dość mocno ograniczony. A kto grał z Holandią, jak było 2-2? Góralski, Krychowiak i... Jurkowski? Nie, czekaj, Frankowski na jednym skrzydle. Nie, Zieliński, bo Zieliński w każdym meczu grał u od pierwszej minuty chyba. No to tutaj już można złapać jakąś powtarzalność, tak? Swoje, powtarzalność może i tak, ale też zależy od formy zawodników, tak? Ile grają, jak grają gdzie, tak, i tutaj też to robi różnicę, tak, no bo, bo wczoraj na przykład nasz środek pomocy dwójka Krycha i Linety, no to to wyglądało, to słabo nie byli w ogóle pod piłką. Krycha jedyne, co to zastawiał się ciałem i, i gdzieś pod fałszet, czy... czy tak zwykle. Tak. Pamiętam go tylko z, z meczu wczoraj, to pamiętam go tylko z ręki i z De Jongiem. Ale, to powiedz, tam... to, to, ale, ale czy to jest jakaś wartość dla zespołu, czy nie? No, bo czasach, Michniewicz, nie wiem, czy w jakimś przypływie chwilowej euforii po tym meczu, bo, chociaż nie wiem, z czego, z czego ta euforia by miała wynikać, czy może inaczej, zamiast słowa euforia trzeba użyć zaćmienia. Czy on w przypływie chwilowego zaćmienia powiedział, że Krychowiak grał świetny mecz, czy rzeczywiście ty, jako były piłkarz grający na dość podobnej pozycji, może trochę bardziej ofensywny, widziałeś też jakieś zalążki tego, że on pomaga drużynie? Znaczy ja powiem tak by przedstawić jeden do jednego, jeśli na szóstce gra De Jong, a u nas gra Krycha, i jeśli byś, jeśli chodzi o posiadanie piłki, o przemieszczanie się byś ich porównał, to nie ma porównania, tak? Tutaj De Jong to robił różnicę wprowadzeniem, przyspieszeniem gry na jeden konek zmianą ciężaru gry, Krycha gdzieś tutaj no, odstawał tutaj w tym elemencie, tak? No w ogóle środek pola uważam, że, że przegraliśmy, tak? Że tutaj Oprócz Zielińskiego, który próbował, i dla mnie to był bardzo dobry Zielińskiego, Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy zawodnik w tym meczu, to, to w środku pola przegraliśmy no, po prostu piłkarsko. Nasz najlepszy zawodnik, czy spośród dwóch drużyn? Nie, nie, nasz, jest? nasz. <laughs> nasz. No, w środku, w środku pola mamy lej po bombie, i skoro jesteśmy przy tym temacie, to chyba trzeba sobie powiedzieć jasno: Linety? Koniec. No nie, ile mamy? 40 około, tak? W kadrze. Ja pamiętam dwa dobre. No tak, tylko za Paulo Sousa tak miał taki moment, w którym on się... Z Bośnią chyba dobry mecz. Za Jerzego Brzęczka tak, to jeszcze było. Tak, tak. No ale za Paulo Sousa też miał takie mecze. Może z tak Słowacją strzelił Troszkę, nawet, troszkę tak. się zbudował i, i wygonał pewnie, ale wczoraj kompletnie widocznie jeszcze ta strata przy wyprowadzeniu gdzieś na własnej połowie to jest praktycznie jedyne, z czego można go było zapamiętać. No i akcja bramkowa, która też zawalona, bo też zdziwiłem się, że on stanął po prostu po, tej, po tym, jak go Holendrzy ograli. Zabrakło takiej asekuracji i tam w, w, razem z obrońcami w ogóle zero komunikacji. Ani, ani obrońca nie ruszył do zawodnika, ani Linetti. No. On zagrał dwa razy za kadencję Jerzego Brzęczka. Zagrał w tym ostatnim meczu bodajże z Belgią i zagrał, i zagrał teraz i w tych obu meczach był jednym z dwóch, trzech najsłabszych zawodników na boisko. To myślę, że selekcjoner też to widzi i będzie to weryfikował pomimo tego, że no, wyboru wielkiego nie ma. Musi liczyć tak naprawdę na Udane wejście Jacka Góralskiego do drużyny Bochum potem jak miał jakieś kontuzje, bo on oczywiście już zagrał, tak? ale, 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 ale ten okres będzie dla niego kluczowy. Może na to, że zacznie grać Krystian Bielik, może na to, że zacznie grać więcej w Fiorentinie Szymon Żurkowski. Bo no Fiorentina gra na wszystko, na w europejskich Bucharach, no to tak, może tam szyfranty. sporo tych szans, szans będzie, bo on miał jakieś problemy zdrowotne, choć też pewnie nam na rękę byłoby to żeby poszedł na wypożyczenie ponownie do Empoli, albo żeby go Empoli wypożyczyło, albo żeby wypożyczył go inny klub, gdzie będzie miał większe szanse na grę. No jest Mateusz Klich, który pewnie do Mundialu będzie grał po 20 minut, po 30 minut. Może, może to wyjść z korzyścią, może nie, ale wydaje mi się, że nie ceni zbyt mocno Mateusza Klicha, Czesław Michniewicz jako taką opcję do podstawowego składu i musimy się modlić, że z tych, Pięciu, sześciu bardzo niepewnych kandydatów będziemy mieli dwóch, którzy uniosą to. No, największy... Moim zdaniem największym wygranym tego meczu jest Jacek Góralski największym problemem jakby w ogóle naszej kadry bo tak generalnie po Generalnie jest tak, że po takich meczach to ci, którzy nie grali są dograli. Były te pozycje, na których wiedzieliśmy, że i tak mamy problem, bo tutaj pozycja na tego, gdzie wypadł Moder, więc wiedzieliśmy, że tam będzie musieli szukać jakiegoś zastępstwa i to łatać. No i też pozycja prawej, prawego obrońcy, czyli tam, gdzie zagrał Frankowski, bo nie było Matiego Kasza. No i to jakby tutaj w tym przypadku żeby być dość spokojni, no bo zakładamy, że Kasz zagra na mundialu i że to będzie podstawowy zawodnik w tych wszystkich trzech meczach, o ile tam się nic złego nie wydarzy, no ale w, w tym środku jest, tak jak mówisz, większy lej, no bo nie mamy tam zawodnika, który na pewno zagra i nie chmili musi kogoś wymyślić. Ja bym postawił. W ogóle mi się wydaje, że wygodnie by nam chyba było grać albo z Zielińskim cofniętym do, do tego środka, na taką ósemkę albo z, w ogóle z trójką środkowych pomocników i wtedy do... Tak, z trójką, jak my nie mamy jednego. Ale wtedy byśmy po prostu Zieliński... czy znaczy, tak? teraz gramy z czwórką, licząc tych ofensywnych, tak? No bo Szymański tak, i, tak. Ty i mi o, Zieliński o no ustawieni... ale też... Chodzi bo... mi bardziej o takie ustawienia na przykład 4-3-3, gdzie jest ta, ta trójka sztywna w środku i tam na przykład Krychowiak, Zieliński i, i dajmy na to doklejony do nich, nie wiem, Żurkowski, który... No ze Szwecją tak graliśmy. Który, tak, który może nie gra w klubie i, i pewnie będzie tutaj. Jakiś minus, no ale kogoś tam musimy wrzucić. A on jakimiś swoimi cechami motorycznymi i tym, że jest takim zawodnikiem box to box, myślę, żeby pasował do takiego ustawienia po prostu. No to się zgodzę tam. tylko to, to jest słowo klucz, to co tutaj właśnie mówicie, może będzie grał w klubie, tak? Mhm. Jeśli zawodnicy nie będą grali w klubach albo będą grali tak przysłowiowe ogony, czyli po 15-20 minut, to, to na mistrzostwach. Jeśli zostanie wrzucony do pierwszego składu, to, to nie, ma, nie ma szans, żeby, no żeby, żeby dźwign dźwignął te temat, y czym jest Mistrzostwo Świata. Mistrzostwo świata tak? to nie jest... mamy wyboru po prostu, no bo albo tam postawimy linę tego, który gra dużo w klubie, ale w kadrze gra słabo, albo zdecydujemy się na kogoś, kto nie gra. No już innych opcji jakby nam nie zostaje, bo możemy liczyć, że ktoś zagra, ale jak nie zagra, to i tak będzie trzeba go tam to wrzucić. W nie jaka jest kto to grać. ta dodatkowa obawa, no bo. Al-Shabaab i generalnie Liga Arabii Saudyjskiej kończy rozgrywki w połowie października. Ligi Europejskie kończą rozgrywki w połowie listopada, no to mamy miesiąc, tam, a to jest piłkarz, w przypadku którego cały czas powtarzamy, że on musi być w rytmie meczowym, żeby być w jakimś porównaniu. To to tam, to tam, tam jest podstało, jakiś turniej no. później jeszcze, bo, bo sam Krychowiak o tym mówił, że oni tam później mają jakiś turniej klubowy chyba, który jakby sprawi, że on tam jeszcze zbierze te kilka spotkań. No, no zobaczymy, czy to będzie coś poważnego, czy nie, czy, czy bo to nie jest przypadkiem tak, że oni chcą, żeby ci reprezentanci Arabii Saudyjskiej którzy w komplecie grają w lidze, znaczy w komplecie grają w swojej lidze. Problem polega na, na to tym, ta... że on, on nawet jak był w formie, to nie grał dobrze w kadrze poza jej meczem na pięć. No tak, właśnie są zdania podzielone, ale zdania podzielone są odnośnie tego, czy to jest jeden mecz na 5, czy jeden na cztery. <laughs> Musimy to policzyć. <laughs> A wiecie co sobie pomyślałem? Może mnie zjed zje zjedzą wszyscy, może powiedzą, że pierdolę, ale powiem to. Łukasz Łakomy. Łukasz Łakomy. <laughs> no. Gorzej niż Linetty nie zagra, jestem przekonany. Może tak samo, może lepiej, ale gorzej na pewno nie. Nie dowiemy się tego. Znaczy, gdybyśmy dzisiaj mieli... Wyel... Nie, a dlaczego bierzemy Łęgowskiego, a nie bierzemy Łakomego? Przecież Łakomy ma bardziej ugruntowaną pozycję w Ekstraklasie niż Łęgowski. No Charakterystyka tak? zawodnika. Słucham? Profil. Charakter jest taka Profil zawodnik. zawodnika. Tak, tutaj trener profilowo patrzy pod, pod zespół, tak. Ale... Łęgowski nie może grać na 8 Przecież... Znaczy może, ale Ta, to, gra w zagłębiu, ale są sta, trochę... Jest Starzyński, jest Makarski, są... jest Łęgowski. Są... Jest... To, to trochę Łakowy. inne typy zawodnika, o to chodzi. Że, no, Łęgowski jest takim silnym box to box, który no, na tym głównie bazuje, a łakomy bazuje na tym, że jest najlepszy z piłką przynudzeń. Na umiejętnościach piłkarskich. No. No to właśnie... ale, ale nie, no ja się z Tobą zgodzę, że znaczy, gdybyśmy dzisiaj mieli wybierać najlepszego środkowego pomocnika Polaka. No to byśmy wybrali Łukasza Łakomego. W sensie tego, który jest w najlepszej formie. Jeśli chodzi o rozgrywki ekstraklasy, moglibyśmy ją kłócić, bo tam jeszcze jest Damian Dąbrowski, nie wiem, jest Dominik Furman i tak dalej, ale, ale no to jest taka trochę odważna wizja kogoś, kto gra, nie wiem, w football managera i mówi: A sobie sprawdzę, bo to nie ma żadnych konsekwencji, bo to jest gra komputerowa, a tutaj jest jednak realne realne życie. W którym mi dobrze idzie. Dobrze. Czyli yy, już wiemy, skąd to pytanie. Czy granie trójką obrońców to jest ślepa uliczka? No. Tak, jak, tak jak wczoraj, jak, tak jak wczoraj graliśmy statycznie trójką obrońców, gdzie uważam, że, że powinni być ci boczni, tak, środkowi obrońcy, czyli półprawy i pół lewy, tutaj mówię o Benarku i Kwiorze, bardziej ofensywni. To z drugiej strony, chociaż Holandia grała czwórką. Ake chyba był z trzy razy w naszym polu karnym. No tak samo ten timbel z drugiej strony. A u nas y, nie było nawet ruchów, nawet w drugiej połowie, czy w pierwszej nawet, lewy tak zagrał do boku, wymuszając to, żeby kiwor się ruszył. A on nie poszedł, on nie, nie poszedł został w ogóle ten. Czyli albo tam jest na, nakreślone po prostu taktycznie, że panowie, ta trójka stoi i po prostu już broni. I, i a reszta z przodu wy rozgrywajcie, bo, bo tu widać, że nie było ani jeden, ani drugi. Kiwer może tam w końcówce meczu gdzieś tam się no raz, raz podłączył. Raz, raz Bednarek, jak wyszedł, to zaraz stracił, bo, bo też tam go chyba Robert Podoliński pochwalił, że czegoś takiego potrzeba, bo, bo faktycznie pomysł był dobry, ale wykonanie było takie, że on przebiegł kilkanaście metrów i stracił piłkę, więc. Pytanie, czy my gramy w ogóle trójką obrońców, czy gramy piątką z góry zakładając? Bo rzeczywiście tego włączenia się do akcji ofensywnych nie ma kompletnie. Ja bardzo lubię system z trójką obrońców, często o, o tym zresztą mówię, ale też bardziej lubię sytuacji, w których polska reprezentacja się nie kompromituje. I, I tutaj, jeśli granie czwórką w jakimkolwiek innym ustawieniu ma nas przybliżyć do tego, że, że nie będziemy się kompromitować, no to, no to oczywiście ten pomysł bym, bym porzucił. I, ale to boli właśnie najbardziej, że my nie wykorzystujemy największych zalet tego systemu, czyli właśnie tego, że, że, że ci bo, boczni, środkowi obrońcy robią przewagi i tak dalej, bo jak gdyby wbrew pozorom to nie jest czarna magia, ale też trzeba trochę czasu, żeby się tego nauczyć, bo jeśli to wychodzi często polskim klubom, a czasami wychodzi, czego przykładem jest na przykład, przykładem, na przykład czego przykładem jest Staraków Częstochowa, Legia w pewnym momencie i inne drużyny, no to, no to pewnie bardziej kumaci pod względem taktycznym piłkarze w reprezentacji Polski też by dali radę to zrobić, ale wydaje mi się, że tutaj potrzeba jakiejś ciągłości, jakiegoś zgrania i tak dalej, Ja tego wszystkiego nie ma. No tak, ale do tego systemu potrzebujesz no de facto trzech środkowych obrońców. Mamy czterech, tak jak naciągniemy te koldry już mocno, Dawidowicz wraca, tak? Więc no, nie widzę tego na dłuższą metę, a Glik mam wrażenie... Kadrze, kompletnie nie kuma tego systemu. Znaczy na takie mecze jak z Hiszpanią na Euro, jak z Anglią za kadencję, Paul Sozy pokazują, że jednak... A ogadałem się o tym z Tomaszem Apińskim, też użyłem tych przykładów, no i on mówi, i muszę się z nim zgodzić, to są jednak wciąż mecze w mniejszości. Trzy mecze, jakie zagraliśmy z podwodzą Czesława Michniewicza na trójkę obrońców, to jest mecz ze Szkocją, fartownie zremisowaną, bo tego karnego tak naprawdę to nie było, z Belgią 0:1, 1 dno, no i wczoraj też jeszcze większe dno. To już odwiert w tym dnie. Hmm? Najlepsze masz czwórko, czwórką jednak, tak? Szwecja. Wiesz co, wczoraj chyba też, przynajmniej tak mówił Artur Wichniarek, ale nie sprawdzałem tego, Robert Lewandowski mówił, że on preferuje ten system z czwórką i że lepiej reprezentacja polskiej w nim wygląda. I to też pewnie jest jakiś ważny głos z szatni odnośnie tego, jak sami zawodnicy to czują i jak to czuje Lewandowski, który no ma duży wpływ na, na całą grę naszego zespołu i który ją trochę recenzuje, więc tak ogółem system z trójką obrońców ma swoje plusy, bo na pewno jest też więcej zawodników do bronienia w teorii, no tylko kwestia jest taka, że... Kwestia jest taka, że Zalewski nie bardzo potrafi bronić. No tak, ale wiesz... był jak... teraz Kościół u Nikoli. <grym> nie, nie, on, wiesz, to... on jest bardzo dobry do przodu, bardzo ciekawy. Ja myślę, ja myślę że w, nawet w tym Kościele Zalewskiego dużo osób zdaje sobie z tego sprawę i to podkreśla, że to jest dobry zawodnik, ale w takiej grze do przodu, w grze ofensywnej. Bo... No, ale on w Romie gra na lewym wahadle, Tylko, że to też jest i tam też wygląda tak samo, że z przodu jest ok, ale w tyłach no tak, tak przeciętnie. Na pewno mamy o tyle dokonfesowaną sytuację, że czasach Michniewicz nie jest jakimś takim upartym dogmatykiem i tak dalej i będzie się tego trzymał niezależnie od wszystkiego, bo zobaczmy jak, jaka była sytuacja w trakcie tego pierwszego zgrupowania. Czasach Michniewicz wymyślił sobie trzech obrońców na mecz z Szkocją, próbował tego. Wypadł mu w pierwszej połowie Bartosz Salamon, który był bardzo ważną częścią tego planu i już na ten mecz kluczowy ze Szwecją wyszliśmy czwórką. Także myślę, że jeśli będzie widział Czesław Michielicz, że to nie działa, a myślę, że oglądał wczorajszy mecz, bo miał całkiem dobre miejsce na stadionie, żeby widzieć, no to też będzie wprowadzał pewne, pewne modyfikacje. Może tą modyfikacją będzie właśnie przejście z powrotem na czwórkę, bo no, to po prostu nie jest gość, który będzie umierał za to ustawienie, przynajmniej ja mam takie poczucie. Mhm. I... On tak samo, nie wiem, ja pamiętam, bo dość dokładnie śledziłem tę jego przygodę, bo często pisałem o tych meczach i byłem na Mistrzostwach Europy w Młodzieżówce, tak? I tam też był, on miał taki moment na początku eliminacji, że chciał grać trójką, bo zobaczył, że ma Bednarka, Wieteskę, Bochniewicza i, i ma zdolnych stoperów, tylko, że zagraliśmy z Finlandią jeden taki mecz, było chyba w Łodzi, gdyby było to spotkanie, było dużo błędów, chyba też nie wygraliśmy tego spotkania i już później było takie, niezależnie od tego, że tam nie mieliśmy dużego komfortu na bokach obrony, bo tam na przykład grał Bartosz, Jakub Bartosz, który dzisiaj gra w Puszczynie Połomice, grali Paweł Stolarski, grali różni piłkarze. Często trzeba było prawego obrońcę przestawiać na lewą stronę, bo na tej lewej stronie nie miał co grać. No to jednak decydował się na ustawienie takie, powiedziałbym, standardowe, z czwórką środkowych obrońców. Tak więc tutaj o to tutaj, jest ten sposób. W mundialu chyba też będzie rozważany taki pomysł, żeby przestawiać prawego obrońcę na lewą stronę, bo jeśli wyjdziemy czwórką, no to nie mamy takiego typowego zawodnika, który jak Kesz się lepiej spisuje w czwórce niż w trójce. No to Takiego lewego obrońcy nie mamy i pewnie tam jednak będzie rozważany Bartosz Bereszyński wtedy. Dobra, ale jak przychodzimy na czwórkę, to wasza podstawowy duet stoperów jaki by był? Pamiętając, że ewentualnie można Kiwiorę uwolnić na... To, to, zależy, od to, meczu, nie to zależy od meczu, bo w takim meczu z Argentyną pewnie Kamil Glik w tej niskiej obronie, w takim, gdzie nie będzie musiał gdzieś wychodzić i, i brać się za rozgrywanie, Mógłby być jakimś atutem, bo zawsze go cechowało to zaangażowanie, ten, te trochę cechy ewolucjonalne, ale to też czysto piłkarsko się broniło, bo, bo te pojedynki często Kamil wygrywał. W takim meczu z Arabią na pewno lepiej by się spisał taki bardziej mobilny duet, który trochę podciągnie tę grę, wyjdzie do przodu i da nam jakieś opcje w ofensywie, więc takiej sztywnej dwójki bym, bym raczej nie wybrał. No ale też jakiś problem z, z Kamilem Glikiem ostatnio występuje, no bo on się starzeje, troszkę traci te, te cechy, a w tym wczorajszym spotkaniu tego zaangażowania i takiej walki zawziętości też, która często, dzięki której często wygrywał te pojedynki, nie było po prostu widać. I, I tego się obawiam, że nawet w takim meczu z Argentyną, kiedy będziemy chcieli wykorzystać tego cechy, no to jednak on już troszkę nie dojedzie. No tutaj się też z Tobą zgodzę, że, że tutaj może być problem. I teraz pytanie, czy budować nową parę stoperów na, na, na lata, może, no nie wiem, to mocno powiedziane, ale na jakąś przyszłość, czy tego Kamila jeszcze tutaj wstawić, bo wczoraj no, to była pełna elektryka, tak nie, nie ma co tutaj się oszukiwać, tutaj jakby yy, to, to zgranie do Zielińskiego, to jakby, jakby Zielu tutaj nie, to albo mógł faulować, dobrze, że z tego wyszedł, tak? Yy, bramka, też Kamila, tak? Na, na 2-0. Tak, tak. tak spanikował trochę. Z pierwszej piłki zagrał zamiast odwrócić się w drugą stronę, zmienić ciężar gry i przenieść to na lewą stronę gry, to z pierwszej piłki tak no, nerwowo, nerwowo i tutaj albo jakieś fizycznie, nie wiem, może tak, może w tej w Serie B troszeczkę inaczej się inaczej gra i oczywiście inni przeciwnicy, tak, no bo, bo, bo poziom poziom słabszy i on też gdzieś tutaj no nie wyglądał, tak? Trzeba sobie to powiedzieć. No, pytanie też, czy Jan Bednarek będzie grał w klubie, bo to jest bardzo istotne w poprzednich szansach świata. Jeśli Jan Bednarek będzie grał w klubie, no to pewnie inaczej będziemy na niego patrzeć też w kontekście występów w reprezentacji. Jeśli do mundialu zaliczy, nie wiem, dwa występy, w tym jeden w jakimś tam pucharze, no to pucharze ligi czy... Pucharze pasztetowej. No tam chyba jest jeszcze jakiś taki jeden puchar, tak? Jest, jest AFL Cup. Tak y to jest, puchar, tak? to jest Puchar Ligi, ale coś tam jeszcze jest trofi, coś tam. Karabao, eee... jeszcze. No, Także jeśli będzie grał właśnie... Eee, w którymś na... z tych Pucharów Pasztetowej. Tak, karbonara, no to zobaczymy. No, dramatycznie <laughs> też wyglądał przedtem Bednarek. Jego... Nie jego. No, 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 go przy bramce na no, Na razie on ma miesiąc bez gry i to jeszcze nie jest jakiś pewnie wielki I to, problem. I to po widać. po, po wczoraj, wczorajszym meczu wydawało nam się, że to jest problem. Ale jak to będą dwa miesiące bez gry, no to już naprawdę będzie ten problem. Pewnie wiele osób też śmiało się wczoraj z Milikano, bo nie trafił z 5 metrów na pustą bramkę. Ale jednak wydawało mi się, że przez te 15 minut, jak on wszedł i graliśmy dwóch napastników, to to lepiej wyglądało. I znów podobno... ja jestem wielkim przeciwnikiem, żeby Lewandowski grał sam. Podobno Lewandowski powiedział, też tutaj się powołuje na, na Artura Wichniarka, bo, bo słuchałem wcześniej kanału sportowego, że właśnie woli grać z tą dwójką jednak z przodu, woli grać no tak. z partnerem z przodu, a przed meczem mówił, że to nie jest tak istotne, bo bez znaczenia czy jest dwóch napastników, czy dwie dziesiątki, to najważniejszy jest ten ruch bez piłki. No, może szybko zweryfikował swoje poglądy po tym, jak po prostu to wyglądało, bo faktycznie gdy wyszliśmy na dwie dziesiątki, no to nie było widać tej siły ofensywnej i ten ruch bez piłki też był taki... No nie. Tam taki trochę karykatura pressingu często wychodziła, że jeden zawodnik szedł, drugi szedł, trzeci gdzieś tam zostawał, a druga linia to już w ogóle była tam w polu. Znaczy tutaj wydaje się, że w ocenie Milika duże dużo jest wizerunku, tak? Bo Milik od meczu z Niemcami na mistrzostwach Europy w 2016 roku buduje w kadrze, znaczy może on nie buduje, bo tutaj słowo buduje. Sugeruje jakąś świadomość. On ma w kadrze wizerunek osoby, która często poduje i mocno na ten wizerunek sobie zapracował, bo wtedy skiksował w dwóch bardzo dobrych sytuacjach i nie wygraliśmy z Niemcami i później ta jego średnia strzelanych bramek rocznie w kadrze, abstrahując od problemów, jest taka, że no ten PR w przypadku Arkadiusza Milika jest bardzo zły. Mówię o tym dlatego, że gdybyśmy się nad tym tak zastanowili, no to Karol Świderski wchodząc na boisko w meczu z Belgią nie zrobił zupełnie niczego innego niż Arkadiusz Milik wczoraj. Mianowicie zmarnował świetną okazję, nawet lepszą pewnie niż miał Milik, bo tam było z głowy chyba z, z, z trzech metrów strzelał, mm -hmm. i ostatecznie trafił w słupek po wrzutce Roberta Lewandowskiego. Oddał jeszcze jeden, oddał wtedy jeszcze jeden taki efektowny strzał nożycami, ale ostatecznie tam Bramkarz nie miał zbyt wielkich problemów, żeby, żeby to odbić. Ale uznaliśmy, że. Było 0-1, gra zaczęła wyglądać lepiej i tak w sumie niewiele zabrakło, żebyśmy my ten mecz zremisowali. Czy o Arkadiuszu Miliku, zapominając o tym, że to jest Arkadiusz Milik i ma swoją historię z reprezentacją Polski, moglibyśmy powiedzieć wczoraj coś innego? No, zrobił w dużej mierze to samo, co Karol Świderski, ale wiadomo, Karol Świderski nie ma... Nie ma na plecach tego ciężaru, który ma Arkadiusz Milik w postaci, nie wiem, 40 meczów w reprezentacji polskich, w, których często, w trakcie których często zawodził. Mhm. Czyli nie odstawiamy go tak jak Stan mówił wczoraj. Ejt parku? Moim był... zdaniem, w tak jak mówiłem też wczoraj, że to bardziej źle by świadczyło o polskiej piłce, o drużynie, o trenerze, gdybyśmy uznali, że w sumie nie warto spróbować wykorzystać takiego zawodnika, który ma bardzo dobry moment. No tak, zwłaszcza, że też ta, to połączenie Lewandowski-Milik, bo wczoraj dyskutowaliśmy też wewnętrznie u nas że tam było między nimi tylko jedno podanie, ale sprawdziłem sobie, jak to wyglądało w innych meczach i przeważnie nie było jakiejś wielkiej liczby podań między dwoma napastnikami, jak graliśmy Lewandowski-Świderski czy w, jakiejś, w jakiejkolwiek innej konfiguracji. Tutaj też raczej to się ograniczało do jednego, dwóch zagań, czasami trzech, czterech i, i no nie, było, nie ma wielkiej różnicy, tak patrząc czysto liczbowo. To nie, to nie wygląda tak, że jak gra Świderski, no to on sobie z Lewandowskim klepie i wymienia sobie po 10 podań razem, kreując sobie jakieś sytuacje, więc... Myślę, że też tutaj Milikowie jeszcze może. Ja jeszcze być... to powiem, żeby nie był źle zrozumiany, bo oczywiście powiedziałem o tym bagażu, który ma na plecach Arkadiusz Milik. Ale oczywiście Karol Świderski to nie był tegoż jego drugi mecz, czyli pierwszy mecz ostatnio w kadrze. I on rzeczywiście zanim przemawia to, że w innych meczach potrafił strzelić bramkę na wagę zwycięstwa. Tak było. Zresztą on. Częściej strzela bramki, ma 7 goli w reprezentacji, częściej strzela je z ławki rezerwowych niż grając w podstawowym składzie, bo to jest historia z meczu z Albanią, to jest historia z meczu, jednego z meczów z Andorą, to jest historia meczu z Walią i, i coś tam jeszcze, i, i jakiegoś jeszcze. No ale tam ma 4 gole strzelone po wejściu na boisko z ławki, a 3 grając w podstawowym składzie i oczywiście to jak najbardziej na plus za Karolem Świderskim. Nie chcemy tutaj w żaden sposób umniejszać i, i deprecjonować tego, co już zdążył w każdym zrobić. Tak powiem, umówmy się, że przy lewym zawsze ten drugi napastnik będzie miał łatwiej, tak? Że tutaj zawsze będzie miał tą pozycję jedno, strzelecką jedną drugą. Nawet tak jak mówisz, kwestia liczba podleń, że Oni nie grają ze sobą, ale lewy tak absorbuje obrońców. Nawet wczoraj było widać, jak AK dwa razy po Achillesa, jak mu tam, tam poszedł, to, to widać, że. Absorbuje to i ten drugi napastnik zawsze gdzieś sobie znajdzie pozycję, a czy mi... z tego nie korzystać. No, czy, trzeba korzystać z tego. Tak, też, zwłaszcza, że jak gramy z jednym napastnikiem, no to przeważnie nie mamy takiego ofensywnego zawodnika z gdzieś na skrzydle czy, czy na dziesiątce, który schodzi i wykańcza tę akcję z pola karnego, więc jakby siłą rzeczy odbieramy sobie trochę tej siły rażenia, a nie mamy czym szastać. No, no chyba dużo dyskutowaliśmy o tym z Paulo Sousa, który tam czasami chciał dwóch napastników, czasami chciał trzech napastników. I już w przyszło sposób. co do czego. W mecz był jeden napastnik, tak? i wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić i wklej dużych elementów tamtych dyskusji. I boję się, że tak jak ty, że może się skończyć to tak samo, że, że powrót do gry jednym napastnikiem, gdzie ewidentnie czujemy, że biorąc pod uwagę nasz potencjał piłkarski w tym napadzie jednak kogoś mamy oprócz Roberta Lewandowskiego też, no może być takim samobójstwem. Czyli jak tak rozmawiamy, to wolimy grać czwórką z tyłu i dwójką z przodu. 4-4-2. Czyli, no ale właśnie nie wiem, czy, czy ze skrzydłami, czy... 4, nie. No. Ja, bym, ja bym to ustawił może bardziej 4-3-1-2, bez jednak tych klasycznych skrzydłowych. Taki mam... Nie pomysł. no, bo też musimy grać ze skrzydłowymi, już pamiętam te próby. Żyger chciał. Ostatnio H-zwaliały graliśmy bez skrzydowych znowu, nie? Czy dobrze pamiętam? No, wiem, że za tak naprawdę tego nie sprawdziliśmy. Bo ale z też graliśmy teraz bez skrzydowych? Yy, zwa, buksa, yy, tak, Buksa, Lewandowski, Zieliński za ich plecami. Yy, no i trzech pewnie środkowych pomocników musiał być. Ale chyba, bo Kamiński wszedł na boisko z ławki i był bohaterem meczu. Yy, I kto tam jeszcze mógł zagrać? No dobra, to mniejsza z tym. 4-4-2, co nie, nie brzmi źle, no. A kto na skrzydłach w takim wypadku? No, z jednej strony Zalewski, a z drugiej strony... Frankowski twój wygląda. Szymański. No tak, możemy, możemy tak... Szymański taki fałszywy, Kasz się podłącza, ten schodzi do środka, z pyk-pyk. Jak, jak bo bodajże w Rotterdamie wyglądało to tak, że grał Kasz na prawie obronie, a z przednią grał Frankowski i nie wyglądało to jakoś źle. Hmm. Może to też jest jakiś pomysł. Chciałem ja że Frankowski strzelał z Gęgą, co oczywiście było takim go, go. przenośnią. No. Bo tak się mówi, że Gęgą we Francji gra. E, Padła nam twierdza narodowa. Chcecie jakoś pożegnać ją? Trzy mecze w web. Z rzędu chyba nawet. Tak. Powiedzcie coś o Minutą ciszy. <grymne> Gramy ostatnio tak, jak wygląda <grymne> doping na narodowym. Więc mi się. Jak byłem na angiel, było fajnie. Nie wiem o co wam chodzi. To nie byłem, bo nie, nie, nie chciałem się. Ale nagi było super. Klaskałeś, jak ci się na Tele pojawiało Nie klaskałem, klaskałem, jak miałem samochotę na to. <laughs> to dobrze. Nie jestem o tym, że jestem jakoś mało. Zawsze dobrać. warto mieć swoje zdanie, Paweł. E, czeka nas teraz mecz z Walią. Czyli nie klaskaliś w ogóle. Nie klaskałem <laughs> czasem. Jak szejesz bramkę, to dużo klaskają. Dabien <laughs> już Szymańskiemu. <laughs> tak. E, czeka nasz mecz z Walią. Dochodzą mnie dziwne głosy. Żeby najlepiej było, jakbyśmy z tej dywizji A spadli. Uważam te głosy za dziwne. Wtedy będziemy dostawać w łeb od Szwedów na przykład, którzy są w dywizji ja Na przykład B. Lubię, lubię czytać te wszystkie komentarze, że powinniśmy. Na 10 lat wycofać się ze wszystkich międzynarodowych rozgrywek, <laughs> zaorać wszystko. Zbudować system szkolenia w tym czasie, wyszkolić tych zawodników, grać, nie wiem, między sobą albo z jakimiś, nie wiem, reprezentacjami, reprezentacjami niezrzeszonymi w FIFA, e, z, albo z KTS-em, <laughs> e, no, i o, zrobić taką wielką odbudowę i wtedy wrócić. Wrócić z takim. Anglicy tak zrobili i zobaczyć, co są teraz. Anglicy tak zrobili? No jakich wykluczyli Zachajza z poharu. Tak? Ale mamy no teraz przecież. Możemy, chyba chyba 4 lata. 4 lata możemy obserwować ten eksperyment w praktyce. Zobaczymy, gdzie za 10 lat będzie reprezentacja Rosji. Tfu, mam nadzieję, że w, w dole z wapnem. <głosy> <głosy> nie, no to jest chyba takie populistyczne nie? takie gadanie, żebyśmy grali sobie. Ale to wiesz, znaczy, tej... spadniemy do dywizji B i będziemy przegrywać mecze, to ludzie powiedzą, że co, spadniemy do dywizji C, a później do D, żebyśmy tam, może pokonamy jakiś znaczy, Luksemburg. W każdej dywizji znajdzie się przeciwnik, z którym pewnie przegramy. My nawet nie jesteśmy najsłabszą drużyną w tej dywizji, bo ostatnio graliśmy z Bośnią i Hercegowiną i dość spokojnie te Bośnię i Hercegowinę wyprzedziliśmy. Teraz hmm. mamy spore szanse przed ostatnim meczem, żeby wyprzedzić Walię I się zastanawiam, czy w Bośni i Hercegowinie jest taka dyskusja, albo przynajmniej w jednym z tych miejsc, że. Oni spadli, grając z nami w grupie, teraz mają chyba pierwsze miejsce w tej dywizji B i za chwilę awansują z powrotem i czy tam, czy nie od, siedzi od, tam oddać miejsce tym jakiś paczulić i mówiłem. dochodzą no, do mnie takie głosy, że może nie warto awansować, że może warto tam się bić z, z jakimiś z słabszymi drużynami, tym bardziej, że tam też są dobre drużyny. I co, jeśli się nagle okaże, że nie będziemy jakoś super punktować, to uznamy, przecież Anglia może spać, tak? Jeszcze nie jest powiedziane, że Francja nie spadnie do... Mm. No, nawet jak nie spadnie jakaś taka potęga, no to przecież, no nie Przed chwilą mieliśmy, tak jak mówię, mecz ze Szwecją w Barażach. Obawialiśmy się tych Szwedów, mówiliśmy, że możemy to przegrać. I chyba Szwedzi, no, nie znam to by na pamięć, ale raczej się nie kwapią do awansu do Dywizji A. Znaczy, bo tam jest taka grupa Serbia, Norwegia... Szwecja, Słowenia. Tak, I teraz tak. wyobraźcie sobie, no. że jesteśmy zamiast Słowenii w takiej grupie. Czyli nie, no, to nie ja oznacza, po... że wygramy. Po pierwsze, w lepiej grać z, z najlepszymi i Dobrze, przegrywać niż z gorszymi i się łudzić, że jesteśmy mocni. A po drugie, to przecież wpływa na rozstawienie... Eliminacji. No i przecież za chwilę mamy właśnie te eliminacje. Jak ktoś jest spragniony, żebyśmy komuś strzelili kilka goli, no to zaraz wylosujemy Gibraltar i strzelimy kilka goli. To także spokojnie, bo Liga Narodów to, to jest tylko część reprezentacyjnego cyklu. Ale... No właśnie myślę, że musimy się trochę przyzwyczaić do tego, że raczej ten nasz taki um, najlepszy okres reprezentacyjny to będą eliminacje, kiedy będziemy mogli sobie troszkę, um, kiedy będziemy mogli zmierzyć się z rywalami, z którymi przewagę, a w tej Lidze Narodów to będzie takie zbieranie doświadczenia i, i konfrontacja z tymi najlepszymi. Oby oczywiście ona przynosiła też jakieś efekty. No bo jak to będzie zawsze wyglądało tak, że my wychodzimy, dostajemy srogą lekcję, piłkarze mówią, że no dostaliśmy srogą lekcję i w kolejnym meczu wychodzimy i znowu jest to samo, no to to nie ma żadnego sensu. Dlatego tutaj po tak. prostu musimy wyciągnąć z tego jakieś wnioski, ale nie takie, że. Żeby... Ja miałbym właśnie taki apel, żeby oni, zamiast powtarzać, że musimy wyciągnąć wnioski w końcu je wyciągnęli. No ale to też jest kwestia do trenera może, żeby, żeby on wyciągał wnioski, bo skoro w każdym meczu wyglądało tak samo, no to, to może z nim jest coś nie tak, a nie z zawodnikami. To no i organizacja właśnie. gry we wczorajszym spotkaniu wyglądała słabo. No i właśnie, czy podoba wam się dotychczasowa praca Czesława Michniewicza? No, pod względem tego, że awansował na mistrzostwo Świata w takiej pozycji, w jakiej byliśmy, to na pewno plus, a pod względem tego, jak się rozwijamy w tej Lidze Narodów, to... Myślę, że byliśmy w do, dość dobrej pozycji, żeby awansować na to Mistrzostwo. Okay. Szwedzimy a... i mecz więcej. No, tak, u siebie. Ale mimo wszystko, to nie, było, to nie była najłatwiejsza sprawa. Ale w każdym razie e, nie uważam, że wyglądamy na przykład w tej Lidze narodów tak sobą, jak za Jerzego Brzęczka, bo wtedy to już była kompletna padaka i te strzały z połowy boiska, tylko ale też nie uważam, że zrobiliśmy jakiś taki mega wielki postęp, żeby mówić, że jesteśmy zadowoleni i zmierzamy w. A ja uważam, ruch. że ten mecz z Holandią. Które graliśmy teraz, jest bardzo podobny do meczu, który graliśmy w Amsterdamie, bo tam też mieliśmy jedną dobrą okazję. Krzysztof, Krzysztofa Piątka, który nie strzelił w dobrej sytuacji. No nie była aż tak dobra, ale nie będziemy się o to licytować. No, to, nie to aż tak X, dobra. No teraz było, powiedzmy, XG, nie wiem, 0,6 albo 0,7, nie? Nie, 0,38. 38, 38 nie? Było tak? według White Scouta tak. No to chyba za nisko trochę, bo to jest ta strefa, przynajmniej w niektórych modelach, która ale jest. Ale Oczywiście Frankowski żeby podał. Wiesz, bo to zależy też <noise> od tego, jakie są modele. Nie, tak? wiesz co, no tam White scout nie uwzględnia pozycji bramkarza, więc tam też a, tak, to jest A dość... pozycja obrońców? Pozycja obrońców, tak. Okay. No, bo, ru, ru, ru. Tak, bo tam no. okazja Gakpo, Gakpo miała 50, 0, znaczy no, Ze, 50%. Pół, tak? Procent, tak. No to tak Dobra. powiedziałbym, jest dość surowy model. Tak. Ale wracając, jak oceniamy na razie te prace? Wiem, że Roki pewnie powie, że przytrzymajmy się do mundialu. <laughs> Ale uczniowie też są oceniani na, na Znaczy ja, ja gdybym miał zarysować jakieś szatło, to też nie byłem zwolennikiem zatrudnienia czy cała ich na stanowisko selekcjonera. Ja raczej, gdy, gdy był moment, kiedy było zapisywanie się do teamów, no to ja się zapisałem do teamu Adama Nawalki i raczej mm -hmm. stwierdziłem, że on zmaksymalizuje nasze szanse na awans na Mistrzostwa Świata. Potoczyło się to wszystko, wszystko inaczej. No, Staraj to nie wiem, jakieś takie trzy minus, jeśli, mamy, jeśli mówisz o uczniu i o skali szkolnej. Pamiętaj, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, biorąc pod uwagę to, jakie podejmuje wybory, jego wizerunek i tak dalej, no to trzy minus, to, to max to można dać. No, ale kwestia tego, no, to mówimy o rozwoju, ciężko po takim czasie, bo to nie jest jakiś długi czas, patrzeć tutaj, czy, czy my się aż tak rozwijamy. tak I myślę też, że trener Michniewicz dostał swoje zadania. Tak jak właśnie awans na, na Mistrzostwa Świata, teraz pewnie będzie zadaniem wyjście z grupy i, i tutaj trener pod to, pod to układa grę. Myślę, że ta gra, jak tak się przyjrzymy, nigdy zespołów Trona Michniewicza nie była piękna i porywająca, tak? Tak one, one dobrze broniły, a teraz jakby właśnie to jest moje największe rozczarowanie, że my nie jesteśmy dobrze zorganizowani, a Ale właśnie tre... z dobrego zorganizowania ja... słynął trener Michniewicz. Tak, tylko że ty, trener Michniewicz miał innych zawodników w zespołach ligowych, a innych ma teraz w reprezentacji, tak? bo w reprezentacji ma zawodników, tak jak mówię, lewy, zielu, którzy atakują i chcą grać wysokim pressingiem, chcą grać wymianę podań, cieszyć się tą piłką. I trener gdzieś tutaj wydaje mi się, że to jest jakiś taki konflikt, że tutaj się, ciężko jest się dotrzeć, tak? Tak na przykład z, chyba najlepszym meczem Paulo Souza przynajmniej pod mecz z Anglią, to był taki mecz, w który wygraliśmy w dużej mierze właśnie organizacją gry. I skoro wtedy można było z podobnymi zawodnikami i przeciwko dobremu rywalowi się tak dobrze zorganizować, no to oczekiwałem, że w tych meczach Ligi Narodów będzie podobnie. A tutaj no 1 6 z Belgią i, i to spotkanie, które ten wynik jakby nie odzwierciedla tak jakby mocno przewagi Holendrów w ofensywie, bo mi się wydaje, że oni tak trochę od niechcenia Gali sprzedali. Tak, bo musieli tak. wygrać 4-0, to by wygrał to 4-0. No dokładnie. I, i właśnie to mi, to mi przeszkadza. To jest takie moje największe rozczarowanie, że ta defensywa nie jest dobrze zorganizowana, że ten pressing jest jakiś taki karykaturalny, że ci zawodnicy trochę nie, nie bardzo mają pojęcie, co oni chcą zrobić na boisku. A skoro tak, no to też mam jakieś pretensje do trenera, bo to nie jest tak, że zawodnik jest w słabej formie i on nic nie zrobi, tylko jakiś wpływ jednak po coś sadzamy tego gościa na ławce, żeby on coś z tym zrobił. Ja daję dwa plus, bo y, często było tak, że ten stadion nas jednak niósł, że, że, że piłkarze jeździli na tych dupach, już byli agresywni blisko rywala, a tu nawet tego zabrakło. Przecież co robi Glik przy tej drugiej bramce? No pytanie, czy to jest zarzut do trenera, że akurat, że piłkarze nie pokazują. No. Nie, ale yy, właśnie czy wydaje. mi się... To jest zarzut się, do piłkarzy, tak? Nie, też tak jak rozmawiałem z Tomaszem Apińskim, to jemu się wydaje i, i się może też z tym zgodzić, że to wynika też z tego ustawienia. Że oni się po prostu w nim gubią i nie wiedzą, kto, kto ma, wyskoczyć, kto... kto ma wyskoczyć, kto ma trzymać te głębie, i tak dalej, i tak dalej. No że właśnie tam... wracamy do tego, co mówiłem do tych słów Lewandowskiego, że do tego, co chciał przekazać, mówiąc, że lepiej grać czwórką z tyłu. Może właśnie o to chodziło, że szatnia czuje podobnie. No, gorzej będzie, jak zagramy czwórką i powtórzą się te same błędy. Albo wtedy wyjdzie i powie, że chcemy grać trójką. No. I też, to, wtedy, tak, wtedy zagramy z siódemką. Dobra, panowie, wystawimy sobie jeszcze o oceny za wczorajszy mecz i zaczynamy od szczęsnego. Od skala 1,10 10 Ja daję 4. Ja daję 5. 5 też. Ja też mu dam cztery 4 z racji tego, co teraz praktykujemy na weszło, czyli takie troszkę ostrożniejsze ocenianie bramkarzy. No. Jakby to był mecz ligowy, to dostałbym nas czwórkę. Nie, wydaje mi się, że mógłby dostać. Znaczy w takim sensie, że. Okej, okay, nie było, bo to też ciekawa dyskusja. Możemy wrócić do poprzedniego meczu z Holandią i interwencji Łukasza Skorobskiego w ostatniej minucie. W sensie, gdyby on puścił ten strzał, to nikt absolutnie nie miałby do niego pretensji. W tej główce Depaya. Nie? nie o tej wcześniejszej sytuacji, bo w tej wcześniejszej został trafiony i. i i tutaj możemy się zastanawiać, czy te, czegoś takiego nie zabrakło, tak, żeby zrobić coś naprawdę ponad, 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 ponad przeciętnego. Generalnie Czasami z zadaniem mówiłem to wczoraj w hejt parku, ale no tutaj nic innego nie wymyślę, że czasami bramkarze, zadaniem bremkarza jest to, żeby jeszcze nie dokładać nam zmartwień. I z tego się szczęśliwy wywiązuje, że, że nie było tak, że on coś tam prowokował jakieś groźne sytuacje. E, raz nas uratował, tak? No bo wyprzedził we i to była ofiarna interwencja, bo zaryzykował gdzieś swoim zdrowiem. Jeśli chodzi o wychodzenie do dośrodkowań i wyłapywanie tych dośrodkowań gry nogami, to wszystko było w porządku. Dlatego ja tutaj pięć to wydaje mi się, że. Jest uzasadnione. Okej, okay. kiwior. Ja daję trzy. Ja daję cztery. Ja trzy. Też bym dał mu czwórkę. Okay. Tak trochę zabrakło do tego, co. Trudne warunki pracy. Jak na trzeci moment prezentacji. No, no ale to to też przyzwyczajać się trzeba. <laughs> ale co masz tego Krychowiaka obok glika w fatalnej formie. Znaczy, bo on się nam mega spodobał w tym meczu z Belgią poprzednim, tak? Mhm. Bo w tym meczu z Holandią, wbrew pozorom, miał tylko dobre 45 minut. I 45 minut też miał bardzo, no bardzo słabe, ale no jest i tak największym wygranym tych ostatnich miesięcy. Glik? Dwa. 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 Ode mnie jeden. Nie wiem, za co wydaje się dwa, szczerze mówiąc. Co mógł zepsuć, to zepsuł. Nie. Panie no nie było też tak, że Holendrzy tak. mieli pięć setek i Szczęsny nas musiał ratować. Że wbrew pozorom, trochę nam te, najba... te kluczowe interwencje yy, to przykrywają te, w których on się zachował tak jak powinien i choćby z tego względu zasłużył. No do... ale Panie, że Holendrzy jechali na trzecim biegu. No ale to zawsze mówimy. Jak wrócili na, na czwarte, to byli był w lesie. No. Może by było, może by to by pomogło wskoczyć mu na wyższy poziom, gdyby częściej był pod prądem i, i musiał częściej interweniować. Tego nie, dlatego tego nie sprawdzimy i daj mu jeden. Bednarek. Moim no. No zdaniem jeden to trzeba naprawdę zasłużyć jak, nie wiem, Wieteska jak zasłużył w ostatnim jesteś. meczu, tak? Gdzieś popełnić, nie wiem, błędy takie bardzo wyraźne. Yy, Bednarek no to trzy myślę. Dla mnie zamieszany w obie zamieszany, ale jakoś nie wiem. No, bardzo mocno Wydaje mi się, że zagrał jednak półkę wyżej od Glika. Czy półkę, jeśli mówimy to, o to skali 1-10, tak nie? Tak, tak. Oczywiście od niego możemy wymagać więcej i powinniśmy, ale, ale ja też trzy tutaj. Myślę, że spokojnie się obroni tą trójkę. Trzy. No dwa. Ale ja ja bardzo bezkompromisowym redaktorem. Tak jest. Frankowski. No, Moim zdaniem w pierwszej połowie był najgorszy, jeśli chodzi o reprezentację Polski. W zasadzie, i, bo można było mówić, że no Zaleski, że jest taka dysproporcja, niesymetrycznie i tak dalej, że może Zaleski częściej się angażuje w grę ofensywną, a Frankowski będzie tym bardziej uważnym z wahadłowych, ale też mu nic nie wychodziło, jeśli chodzi o defensywę. No nie, no to, to Tam był to wyprzedzany. Jeszcze ta sytuacja, w której podawał. blind. Nie, to a, o czymś tak? Innym tak. Mówimy, tak? Ja, bo mówisz o tym, w której nie przykrył blind, a gdzieś tam, a ja mówię o tym podaniu, w którym też stracił na własnej połowie i tam. Później strzał zablokowany, z tego wyszedł, więc. Tak, to nie był nic pewny punktu. mu nie punkt wychodziło i tak naprawdę ja bym mu dał no, te dwa, gdyby nie to, że. No, Matt miał asystę w zasadzie, tak? I tutaj nie jest jego winą to, że Arkadiusz mi źle dostawił stopę. I no i je... też później do Szymańskiego. Tak, tak, na... tak, tak. tak. połowę dużo ten lepszy. Ten lepszy moment w drugiej połowie wynikał też z tego, że on, 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 on się jakoś zmobilizował. Także trzy ode mnie. Ja tak samo, trój, tak samo. Trójka. Ja też. Całej antypatii do pomysłu jego jako kadrowicza, ale wiadomo, że też będzie grał, więc Prawda, Paweł. twoje województwo pomorskie, znaczy nasze województwo pomorskie, jest tak słabo reprezentowane wśród najlepszych piłkarzy, że mógłbyś wykazać się choć kształtą lokalnego patriotyzmu. A jeszcze jest poza nim? Wszołek jest z pomorskiego, ale go nie ma w kadrze. Krychowiak jest z zachodnio-pomorskiego. Nie wiem. Krychowiak nie gra w Ale jest z Mrzeżyna. Aha, A, albo spod Mrzeżyna. Grał warce. Chyba wyjeżdżał z Arki. Chyba tak. Zalewski. A tutaj bym dał czwórkę. Z, też z racji tego, właśnie, że tak jak Bednarek i y, tak widać było poziom wyżej między. Nim a Frankowskim. Dynamiczny z przodu, taki dość odważny, tam miał jedną sytuację, w której chyba niepotrzebnie się tak szybko kładł, bo, bo coś z tego mogło ciekawego wyjść, ale no, widać, że to jest zawodnik troszkę z tej innej bajki i, i z takimi innymi ciekawszymi pomysłami. Miał takie jedno też bardzo fajne wyjście dribblingiem z, z okolic własnego pola karnego, które potwierdza to, że to jest utalentowany technicznie. Piłka,ż ta defensywa do poprawy, ale tak ogółem na czwóreczkę. Ja się tutaj zgodzę i to był jeden z niewielu zawodników, znaczy grał na, na właśnie na wahadle, który próbował jeden na jeden grać, tak? Bo, bo druga strona tam nie było próby jeden na jeden, tylko gdzieś na prostopadło. a tutaj zaleski chyba nawet w pierwszej połowie miał dwie, trzy takie jeden na jeden, gdzieś tam spróbował dośrodkowywać, gdzieś do środka łamać, więc więc cztery myślę spokojnie. Tylko pojedynki z Dumfriesem też były dość ciekawe. To nie było tak, że tam objeżdżali... Znaczy, były ciekawe dla fanów Dumfriesa, bo z moim zdaniem zmierzył go Dumfries. No nie, <laughs> nie, prze... nie, nie, nie. To, wiesz, to... Te próby naiwne wymuszania się przez Zalewskiego. Okay, ale, chłop... ale jak patrzyłem później na to podsumowanie pojedynków, to Dumfries kontra Zalewski to było tak pół na pół mniej więcej. I, i o ile w Dumfriesek wjeżdżał bardziej ofensywnie na no to tam był problem, ale jak Zalewski wchodził bardziej ofensywnie, to wydaje mi się, że nie przegrywał za każdym razem i miał kilka takich sytuacji, z których dobrze wyszedł. To jest prawda liczb, a prawda ekranu była inna. Według prawdy liczb Grzegorz Kruchowak zagrał dobry mecz, bo sobie spojrzałem do tego White Scourta. Według prawdy liczb e, chyba skuteczność Frankowskiego jeśli chodzi o podania, bo wczoraj Michał namiętnie cytował te statystyki, hmm. to chyba miał tam 95% celnych podań. Także. A to nie wiem, czy to chyba z tego, z sofa skora było. Okay. E, czyli wy po czwórce, Roki? E, trzy. Ja też daję trzy. Bo wydaje mi się, że jakby Frankowski tak zagrał jak Zalewski, Albo na odwrót? Tak, to, to prawda. Wizerunek ma bardzo duże znaczenie. Tak, być... Specjalnie dla ciebie znalazłem też jedenastkę województwa pomorskiego, którą robiliśmy kiedyś w ramach Turnieju Wojewódz. Mm -hmm. I tutaj chodzi o to, o miejsca, w którym się urodzili piłkarze. I powiedziałbym, że jest straszna brędza. Gostomski w bramce, dalej Fila, Pietrowski, Marcjanik, Reca, czyli jeszcze Reca jest z Pomorskiego, Sapała, Ambrosiewicz, Frankowski, Nalepa, Wszołek, Siemaszko. No tak, bo lecę chyba z gdzieś tam, nie? Nie, na wojnce. Tak. Ale gra w Kotwice. Eee, nie, chyba. świnoujsze. nie gra w kotwicach? We flocie świnoujsze. A, A okej, okay. się mylą. Flota, flota, kotwica wycie. <laughs> <laughs> Coś dzwoni, na nie w jakim kościele. Krychowiek. Ja daję dwa. Ja był dam trzy. Ja też dwa. Ja dam trzy. Mimo wszystko był jedynym zawodnikiem, który jakoś utrzymywał piłkę w środku. I jak e, jeśli Linę temu dam 2, a dam mu 2, no to nie mogę na to samym poziomie ocenić jego i, i Krychowiaka biorąc. Ja też oceniam zgodę. wyżej Krychowiaka niż do tego, bo Krychowiakowi dam 2, a Linę temu daję 1. W sumie, jak tak mówisz, to się zastanowiłem, czy Linę miał miał cokolwiek, co by pozwalało mu podwyższyć na ten na 2, chyba nie. Nie, nie, nie było bez, bezbrawne. Ja też tutaj na 1. To Linę 1, tak. Ale 2. Bo na 1 to trzeba naprawdę popełnić jakiś taki Trzeba, trzeba Ale na coś... dwa to... Ale trzeba no nie, no właśnie, właśnie nie, w właśnie, jeśli właśnie jesteś nie. piłkarzem środka pola, jesteś tak nijaki, tak mdły, tak przeciętny i bezbarwny, to dlaczego miałbyś jeszcze podać komuś na pustą bramkę przeciwnikowi, żeby dostać jeden? Tak wiesz, my nie mamy procesorów w głowie i my... Zresztą to jest częsty zarzut do wszystkich mediów, które wystawiają oceny od, od kickera po jakieś, nie wiem, media brazylijskie, że często one opierają się na kluczowych momentach meczu, a nie na całościowym obrazie tego spotkania i myślę, że po prostu umykają nam jakieś sytuacje, w których Karolinety zachowywał się tak, jak zachować się powinien stąd, ma u mnie no, te dwa. No. Ale już na tym nieszczęsnym Łajskacie y wygląda źle, nie? Dobrze mówię. No właśnie tak sprawdziłem i ma pięć podań do przodu w całym meczu, z czego dwa celne. Więc. No i widzisz, i widzisz. <laughs> Myślę, że... Według moich obliczeń to jest 40%, to jest 40 jeśli chodzi o grę e, do przodu i o podejmowane ryzykowne Wy, podania. Wybiane pojedynki, jeden w powietrzu, jeden defensywny, zero ofensywnych, zero wolne piłki. To zależy na ile, to jest ja procenty wtedy wyliczę. No czekaj, łącznie 5, 7 pojedynków i dwa wygrywki. Wygrał 2 na 7? Tak. No to jest bardzo dobry wynik. <grym> kapitalnie. <grym> Dobra, zieliński. 7. Siedem. 7, siedem. no, Też... To ja dam 8. Podniosłem, bo to był chyba jeden z lepszych meczów Piotra Zielińskiego w kadrze i specjalnie sobie porównywałem jego statystyki z innymi spotkaniami. 46 podań do niego dotarło. I to jest najlepszy wynik za kadencji Czesława Michniewicza, tego zawodnika. Był bardzo podgrom, szukał tych zagań ofensywnych, bo też miał najwięcej podań w pole karne cztery. To było też duża różnica w porównaniu z poprzednimi spotkaniami. Pięć progresywnych biegów to też taki czołowy wynik w ogóle w jego całej reprezentacyjnej przygodzie. I myślę, że to faktycznie był zawodnik. Co to jest progresywny bieg. To jest, wiesz co. On to gdzieś wziął. To jest bieg, w którym y, transportujesz piłkę o daną liczbę metrów. Tam nie, nie przytoczę się ile, ale... Tylko przy nodze, tak? Zdobywał tak, teren, tak. tak. Okay. Y, widzisz, nie mam teraz, bym ci powiedział. W każdym razie, y, no, Wyglądał tak, jak oczekiwaliśmy zawsze, żeby wyglądał Piotr Zieliński, czyli kreował grę zespołu, kreował sytuację zespołu. To, że w pierwszej połowie było trochę niedokładności, w tym trochę podań gdzieś na, na pozycje spalone, to, to inna rzecz, ale naprawdę bardzo, bardzo solidny mecz Piotra Zielińskiego i zgadzam się z taką tezą, która gdzieś się pojawiała chyba na Twitterze, że jakby któregoś z Polaków zamienić z drużynami i nie odstawałby w, w ekipie holenderskiej, no to byłby to właśnie Zieliński. Mhm. Ja też daję siedem i wydaje mi się, że musi grać głębiej, żeby móc się odwrócić przodem do bramki. Bo im wyżej, tym trudniej to zrobić. Szymański. Dwa. No, też myślę, że dwa. Bo tak, jeśli porównamy te oczekiwania, to właśnie Zieliński jakby spełnił to, to, to czego wszyscy oczekiwali, a Szymański tak po tych zachwytach w Holandii i ogółem po tym, że jest dość takim też zawodnikiem, który potrafiłby pociągnąć grę do przodu. To tego nie było, ale też. Nie dawał zbyt wiele w defensywie, w tym pressingu, jakimś tam poruszaniu się. No, tego też u niego brakowało, moim zdaniem. No, by, był wybiegany, bo to, to trzeba przyznać, ale reszta, jeśli chodzi, to, to, to na, na niskim poziomie to też dwa. No, no, tak, po, po pierwsze, sprawdzałem i on zdecydowanie najmniej kontaktów z piłką. Znaczy oprócz Wojciecha Szczęsnego, ale on miał właśnie taki wynik na poziomie Wojciecha Szczęsnego. I, i, i wydaje mi się, że po prostu nie wziął za bardzo udziału w tym meczu. Lewandowski, moim zdaniem, rozczarował. Daję mu. Moim zdaniem też rozczarował i daje mu 3. Ja daję 4 z tego względu, że no miał ciężko i widać było, że grali na niego i to nie jest łatwo grać na, na zawodnika. Oczywiście jesteś naj, najlepszą dziewiątką na świecie i mówmy się, ale też no nie miał dookoła takiego zawodnika, bo uważam, że lewy grający w Holandii inaczej by w tym meczu wyglądał. tak? Więc tutaj ja daję cztery, bo, bo mój problem no, no, Był by po prostu ciągle by pod, pod pressingiem obrońców. Tak? Będziemy też oglądać taki trochę ciekawy eksperyment z tym, że coraz bardziej się rozjeżdża kadra Polski i pozycja klubowa Lewandowskiego. No teraz w, w zespole klubowym ma Pedriego i Gawiego. I jak patrzy na nich, to pewnie jest bardzo zadowolony, a później przyjeżdża na kadrę i ma za plecami Kruchowiaka, Linetego i, i już jest troszkę mniej szczęśliwy z tego powodu. I, i ta frustracja była... Widoczna, ale też on no, sam. zawsze tak było. Miał, a miał, wydaje mi się, miał, że miał Robena Riberiego, przyjeżdżał na kadrę i miał wiem, Boszczykowskiego i Grosickiego. No, bardziej mi chodziło o ten styl gry, że teraz po prostu. Y, jeśli no dobra, no jeśli to wam Wandowski... przykład po akurat podaję. No, okay. no, nie wiem, miał do dobrych środkowych pomocników, typu Thiago, Chavi Alonso i tak dalej, a, a, a później musiał się mierzyć z tym, z czym się mierzył. Wydaje mi się, że to będzie rosło, ta, ta jakby ten rozjazd między kadrą i klubem. I, ale nie, i frustracja. ale to, nie, to nie dlatego, że jest rozjazd między kadrą a klubem, a dlatego, że kończy się jego kariera. W jakim sensie? W takim sensie, że czuję, że nic z tą kadrą nie osiągnie dużego. Dlatego rośnie ta frustracja. No może też coś w tym jest, albo może po prostu widzi, że nie, nie ma progresu. No to też jest pewnie powiązane z, z tym, o czym mówisz. Ale, Ale że największa szansa uciekła sześć lat temu. To fakt. Ale wypisałem sobie też mecze, w których Robert Lewandowski nie oddał żadnego strzału. I tak y, według Wayscoutu od 2015 roku w kadrze było takich siedem spotkań. I y, to było pierwsze za, za kadencji Czasowej Michniewicza. Wcześniej była Islandia, to jest Paulo Souza, y, Macedonia Północna. I, I jeszcze trzy mecze za kadencję Jerzego Brzęczka, i, i jedyny mecz za kadencję dała na w którym nie oddał strzału, przynajmniej z tych dostępnych danych, to był mecz z Irlandią Północną na Euro 2016. To jest spory, też rza, rzadki rzucamy przypadek. Rzucamy ciekawostkami, no to też ciekawostka na plus. Zatrzymaliśmy Memphisa de Paya, a to jest bardzo rzadkie, bo w trakcie ostatnich 24 meczów w reprezentacji tylko cztery reprezentacje udało się zatrzymać Memphisa de Paya, w tym sensie, że nie miał on ani gola, ani asysty. Było dwa spotkania na euro, jedno spotkanie, spotkanie zaraz po mistrzostwach Europy z Norwegią, także jesteśmy czwartą reprezentacją, w której się to udało. Jeśli ktoś bardzo chce, to można znaleźć pozytywy. Hmm. Ale <noise> we w nie, o co nie, nie o co nie wiem, trójkę mu dam, bo też porównałem sobie ten mecz do meczu z Belgią, do, do 0-1 z Belgią i tam o ile Lewandowski był dość, no, oddał jeden strzał, ale jakiś tam mizerny, kompletnie nie, nieistotny, ale wtedy stworzył cztery sytuacje, kolego miał te cztery asysty przy strzałach, a teraz i, i tego trochę brakowało, bo tylko jedna taka asysta była. Milik. Dwa. No wypada dać dwa. Za, nie tylko za to pudło, ale też za decyzję w tym kontrataku, który zakończył się strzem z 40 metrów, a nie jakimś rozwiązaniem typu podanie do Lewandowskiego. Też dwa, to też dwa. I jeszcze nam został Mateusz Klich, bo zagrał ponad 20 minut. No. W ogóle taka zagadka dla, dla wszystkich. Jak ja jest... to się nie zorientowałem za bardzo. Znaczy, no wiem, właśnie, że grał, ale. Tak, tak, tak... Ja, ja tak samo tak. też. Pomyślałem sobie, za co mu jakieś zagrania, sobie... I muszę sobie <laughs> przypomnieć. I... Ale, w, ale mi nawet chodzi coś o, że w którym miejscu jest dzisiaj klik, jeśli mówimy, że jest 18, nie my mówimy, czy Sachmuk mówi, że jest 18 pewniaków, to czy on jest tam, czy jest gdzieś indziej? Myślę, że przy tej bryndzy to jednak jest. Tak? Gdyby był moder zdrowy, gdyby był bielik do grania regularnego. No, jeśli rozważamy takiego ofensywnego pomocnika, taką dziesiątkę, ale może też ósemkę, która trochę... ja Myślę, że pewnie są Krychowiak, Zieliński, Szymański. za zakłonię serce, jak powiedziałeś Krychowiak. Przepraszam. <grystanie> czy potrzebujesz interwencji lekarskiej? No, ale jako, jako, jako numer dwa, to, to jest pewne. Może tak? Jakub Moder, dlaczego to się stało? Panowie, naprawdę, poza Lewandowskim to jest nasza najgorsza strata, jeśli chodzi o kontuzję. Jakub Młoder. Ja się z tym zgadzam. Trzeba. Nie wiem. Nikomu no nie życzy, ale naprawdę. Chyba przełożyć mi na No, może jakaś padaj. E, e, dobra, ja daję dwa klichowi. Też dwa mam. No. Ja trzy, bo nie potrafiłbym dwa uzasadnić. A trzy potrafię. Nie. <laughs> no, nie ale wiem. jest takie bardziej neutralne. Nie wiem. Trzy może być też. Dobra, to jest sześć, jest to jest osiem, to jest dziesięć. Najlepszym piłkarzem tego meczu Jakub Zieliński, Jakub, yy, Piotr Zieliński 29. Ale Kubę też pozdrawiam. Tak. Yy, najgorszym piłkarzem yy, Karolinety z 5, pięć. Rzadko zdarza, żeby od czterech osób dostać pięć. Ale rekordu nie pobił. Chyba kiedyś dostał cztery. Albo Puchar, nie, Reca chyba dostał. Ale, tak, tak, coś mi tak. świta, że była taka sytuacja. Ale jeszcze nikt nie dostał na przykład trzech, bo nikt nie, można zero też dać. Może no to zmienia postać rzeczy. W w w w w Ale 10. mówiłeś, że, że no, to są od jednego do dziesięciu. No, bo nie byłeś tak, wiesz. No. <laughs> może, może się komuś <laughs> na zero, jak chcecie. <laughs> nie ma problemu. E, to co, utrzymamy się w tej Dywizji A, czy nie? Ale ocenimy Czesława Michniewicza? Właśnie się miałem zapytać, czy będzie ocena dla trenera. A no możemy, proszę. To ja wystawiam czasowo, myśmy w skali od 1 do 10, 2. Gdyż jedyną rzeczą, którą możemy zapisać na plus jest chyba ta reakcja dodająca odwagi naszemu zespołowi. Ja wiem, że to też nic nie dało, ale został ściągnięty środkowy pomocnik w charakterystyce takiej defensywnej. Tam został cofnięty Zieliński, dołożyliśmy do niego napastnika, coś tam przez chwilę się ruszyło. Okay. No, mam podobne zdanie, ale tak dam trójkę, żeby nie, żeby nie było tak samo. Ja też podobnie trójkę. Oczywiście trener chyba zauważył, że ta gra trójką obrońców z tyłu to nie jest coś, co, 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 co funkcjonuje i zbyt mało czasu jest na pracę w tym systemie i myślę, że będę wyciągał wnioski. I trzy. A ja dam jeden, bo tak przegrać to też bym potrafił. W sensie? Nie. To no 0-2. Po takim meczu. Paweł. Po takim meczu. Lewandowski by się śmiechem zrobił. No dobra, albo. Sobie... No w tej szatni. No dobra, albo. Już z sobie... to przeżył. Bo tak właśnie, że przejmuję umysł jakiegoś trenera no. znanego. Na przykład Jana Żurka. Wchodzę tej szatni, No i się gramy taki, tak, coś nie. No i jest 0,2 po bezbarwnej. Ale jakbyś przejął jego umysł, to grałbyś tak, jak by chciał ja naćdzie. zakładamy, zagrać. że oni by cię nie wygoogulowali, tak? Że nie tak. sprawdziliby Nie, że jest, jestem takim trenerem z kosmosu. W sensie, że przychodzę jako John. No, miałeś, miałeś kiedyś piąte miejsce... We have the balls, pass the ball, miałeś kiedyś It's piąte give. miejsce w Ekstraklasie i... Ta. E, dobra, ekstraklasie tam dwa, w ekstraklasie. Dobra, dobra, tam dwa, dobra, tam zwolnił. Dobra, czyli 10. Czyli tyle co Klik, ale lepiej niż Milik. Ale gorzej niż Frankowski. E, dobra, utrzymamy się w Dywizji A czy nie? Ja, jak się nie utrzymamy, to mega siara. Ja uważam, że się utrzymamy. Uważam, że w tym meczu z Walią będziemy lepszym zespołem, będziemy mieli więcej sytuacji mm -hmm. i, i wygramy. Tak? Ja no. uważam, że będziemy się frustrować, ale nie przegramy. Takie, takie mam poczucie, że. Znaczy, jest też coś takiego, że. Baliśmy się bardzo mocno po tym 1:6, jak drużyna zareaguje na na to, co się wydarzyło i ten skład był zmieniony, nie zagrał Robert Lewandowski i tak dalej, a drużyna zareagował pozytywnie i na tym gdzieś buduje takie dobre przeświadczenie przed tym meczem, że, że nie przegramy, że pomimo tego, że wczoraj nie było 0-6 czy 1-6, no to i tak wszyscy wiedzą, jak to spotkanie wyglądało i będzie taka dodatkowa mobilizacja, żeby pokazać, że no nie jesteśmy aż tak słabi, jak mówił mówią nam o tym mecze z Holandią czy z Belgią. Trenerze, wierzymy? Ale jak mawiał Dariusz Szpakowski w ostatniej minucie meczu z Czechami, wiara jest już, jeszcze nie żadna, ale coraz mniejsza. I nie chciałbym, żeby było jak z Czechami. Dziękuję Wam za dzisiaj. Marcin Burkhardt. Dziękuję. Szymon Janczyk. Dziękuję. Mateusz Rokuszewski. Dziękuję. I ja, John Kiusak. Do zobaczenia.